Ciekawe zapytanie, czy jako osoba jednooczna możesz pracować jako operator koparki, koparko-ładowarki, ładowarki czy jakiegoś innego ciężkiego sprzętu budowlanego. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem specjalistą medycyny transportu z Wrocławia i tradycyjnie zacznę od zapytania mojego widza. Witam, oglądałem wiele pana odcinków, ale mojego przypadku tam nie było opisanego. Chciałem się dowiedzieć, czy moja wada dyskwalifikuje mnie do zrobienia uprawnień na koparko-ładowarkę. Moja wada wzroku to choroba oka, to znaczy nie widzę na jedno oko, ale to oko jest całkowicie wyłączone. Dostałem właśnie propozycję zrobienia uprawnień, a potem pracę w tym zawodzie. Bardzo proszę o odpowiedź, czy po zrobieniu uprawnień lekarz medycyny pracy podbije mi zaświadczenie uprawniające do pracy koparką, ładowarką. Dziękuję bardzo i czekam na odpowiedź. Pozdrawiam, Paweł. No, odpowiedź na to pytanie znajdziesz w wytycznych Instytutu Medycyny Pracy z Łodzi, gdzie są wymienione tak zwane minimalne kryteria wzroku dla operatorów sprzętu drogowego, budowlanego, robót ziemnych. I czytając dalej, widzenie przestrzenne jest tutaj bezwzględnie wymagane, także według przepisu ten internauta nie może być operatorem koparko-ładowarki. No tak jak już jestem przy koparko-ładowarkach czy sprzęcie budowlanym, z innych norm dotyczących wzroku, no musi być prawidłowe rozpoznawanie barw podstawowych, ale dają tylko warunek, gdy jest ono niezbędne do bezpiecznej obsługi sprzętu lub zapewnienia bezpieczeństwa innych osób. Takie trochę enigmatyczne stwierdzenie, bo no, bezpieczna obsługa sprzętu czy innych osób, czy bezpieczeństwo innych osób zawsze musi być zapewnione. Ostrość wzroku musi być na tak zwanym drugim poziomie wymagań. No, przy tym drugim poziomie wymagań możesz nosić okulary, tak jak ja noszę, możesz nosić szkła kontaktowe, czyli przypuszczam, że ten drugi poziom wymagań bym spełniał. Natomiast nie jest wymagane to, co u kierowców zawodowych, prawidłowe widzenie zmierzchowe oraz wrażliwość na olśnienie. No pewnie związane to jest z tym, że tam ta koparka czy koparko-ładowarka raczej tam po drodze za dużo w nocy nie jeździ, czy tam w nocy się nie robi i stanowi mniejsze zagrożenie niż kierowca ciężarówki, jak go ktoś oślepi. Ale generalnie o tym wszystkim zadecyduje lekarz okulista, no, który po prostu, do którego cię lekarz medycyny pracy wyśle. No i tenże lekarz medycyny pracy potem otrzymuje pisemną konsultację od specjalisty czy od lekarza okulisty. Także na tym kończę. Jeżeli ty miałeś jakieś swoje perypetie z dopuszczeniem pracy na koparce lub jakimś innym sprzęcie budowlanym, opisz to oczywiście w komentarzach do tego wideo. Jak będzie coś ciekawego, to również dam swój komentarz, odpiszę lub odpiszę na twoje zapytanie. Natomiast jeżeli ci się filmik spodobał, daj lajka, daj kciuka. Jak rozwiązał ci jakikolwiek problem, umieść go na swoim portalu społecznościowym, Facebook, nasza klasa, Google+, czy jakiekolwiek inne portale, które ci są znane. Jeżeli chcesz więcej takich filmików, już teraz dokonaj subskrypcji mojego kanału YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Tutaj po prawej i po lewej stronie są, znaczy po mojej prawej stronie, a po twojej lewej są linki do subskrypcji. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu i do zobaczenia w moim kolejnym wideo. No tak na marginesie, powiedzmy, widziałem jak się odbywają badania przed kursami na ciężki sprzęt i odradzam generalnie tak zwane załatwienie sprawy. No załatwienie to polega poprzez jakieś nakłonienie lekarza do wystawienia zaświadczenia dopuszczającego cię do kursu. No musisz sobie zdawać sprawę, szkolenie kosztuje niemało, trochę trwa, że tak powiem, potem są jakieś egzaminy państwowe. No zakładam teoretycznie, że no, masz tam jakieś zaświadczenie takie szemrane, zdałeś egzaminy, jesteś już tym operatorem. Natomiast w trakcie twojej kariery jako tego operatora ciężkiego sprzętu, no, będziesz potem wielokrotnie badany przez różnych lekarzy i psychologów transportu,
No i w końcu ktoś cię do tej pracy nie dopuści, prawda? A znam życie, jest to z reguły w najbardziej niefortunnym momencie, kiedy powiedzmy straciłeś jedną pracę, chciałeś drugą, chciałeś gdzieś wyjechać za granicę, diabeł wie co. A tutaj powiedzmy cię do pracy nie dopuszczają. Formalnie są to zajęcia wymagające tak zwanej pełnej sprawności psychoruchowej i badania okresowe są tutaj dość szczegółowe. W zakres wchodzi psycholog, okulista, neurolog, lekarz medycyny pracy. Także jak masz coś do napisania, zrób to poprzez komentarz do tego wideo. Tradycyjnie cię też zapraszam na moją stronę lekarzpracy.pl, gdzie jest najwięcej dyskusji w tym temacie. Także bye bye. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.